Jeżeli dziwi Was tytuł vloga, sam jeszcze nie wiem jaki będzie, to jest tak zapewne dlatego, że codziennie albo nawet co kilka godzin mam inny pomysł na temat, natomiast ochotę i siłę, żeby coś nagrać, mam znacznie rzadziej, co kilka dni, a faktyczną możliwość, żeby się nagrać, jeszcze rzadziej. Więc jak już siedzę i nagrywam, to co mnie akurat podsunie umysł, to nagram. Żeby nie było jakichś domysłów, dlaczego akurat taki temat? Czy ja to długo planowałem? Nie, idę na żywioł. Co najlepiej mi wchodzi, to biorę i mówię. Dzisiaj temat, dlaczego należy przede wszystkim dbać o siebie. Trochę prowokacyjny. Jak ktoś oglądał poprzedni vlog, to już pewnie wie, albo się domyśla, co powiem. Odpowiedź jest prosta. Zwykle jak się mówi dbać o siebie, albo przede wszystkim o siebie, to się ma na myśli samolubstwo. A ja inaczej rozumiem dbanie o siebie. Dbanie o siebie to po prostu wyświadczanie sobie dobra w pełni tego słowa znaczeniu. Człowiek, który dba o siebie, który jest zadbany, może też zadbać o innych. Jak nie zadbasz o siebie, to prędzej czy później albo staniesz się dla kogoś ciężarem, albo nawet zagrożeniem. W najlepszym razie ciężarem. Chyba, że się chcesz odciąć od społeczeństwa i tam możesz nie dbać o siebie tak, żeby nie mieć wpływu na innych negatywnego. Jak chcesz mieć wpływ pozytywny, dbaj o siebie. A co to w praktyce oznacza, no to już jest temat rzeka. To już na pewno tego nie ujmę. Ani w jednym nagraniu, ani nawet moja wiedza tak daleko nie sięga. Jak mi będzie natchnienie sprzyjało, to może podzielę się jakimiś osobistymi spostrzeżeniami na bazie własnych doświadczeń. Jedno takie spostrzeżenie, które teraz mi przychodzi do głowy, to należy się przejmować czymkolwiek wokół, tylko tyle, na ile jest to potrzebne. Bo niektórzy myślą, że przejmowaniem się samym i martwieniem się rozwiążą problem. No nie, to zmartwienie, przejmowanie się to tak naprawdę jest po prostu stres, który sam w sobie niczego nie powoduje. On tylko może co najwyżej przygotować nas do rozwiązania problemu. Nastroić, żebyśmy się skupili na tym. I należy mieć umiejętność wyłączania tego stresu, kiedy już mamy opracowany plan, jak rozwiązać jakiś problem. A już absolutnie niedopuszczalne i też pokazujące, dlaczego należy zadbać wpierw o siebie, jest pomaganie innym na zasadzie: ja się o ciebie martwię, więc się tobą zajmę. No jak umiemy się kimś zająć, to dobrze, gorzej jak nie umiemy. I tu się dzieje bardzo często wiele nieszczęść. Jak próbując komuś pomóc, tak naprawdę mu szkodzimy, bo najpierw nie ogarnęliśmy własnego życia. A wiecie, jaka pomoc najbardziej przychodzi mi do głowy? Źle wyglądasz, albo źle się z tobą dzieje, zrób coś. Zrób coś, bo ja się o ciebie martwię. Bardzo pomocne, bardzo. Nie róbcie tak nigdy, błagam. Zwłaszcza jeżeli powód do zmartwienia jest uzasadniony i ktoś faktycznie źle wygląda, albo źle się u niego dzieje, nie dokładajcie jeszcze swojego zmartwienia, swojej paniki do tego. Nie na darmo jest znany motyw, czy to z filmów, czy to z życia, działania jakichś większych organizacji, większych służb, że jak się dzieje coś strasznego, co ma wpływ na wielu ludzi, to przede wszystkim nie nakręcać paniki. Co bym nie myślał o różnych oficjalnych służbach, polityce, gospodarce, ekonomii, tym wszystkim, co się robi na masową skalę, to sama ta zasada, uważam, jest jak najbardziej słuszna i uzasadniona. Pamiętajcie o tym. Nie ma po co nakręcać paniki. Bo się wtedy człowiek może zabić sam o siebie. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale ja osobiście hołduję takiej zasadzie,
uważam ją za mądrą, żeby skupić się na rozpoznaniu, czy dana rzecz, dany problem da się rozwiązać, czy nie. Jeżeli da, szukam rozwiązania. Jeżeli uważam, że się nie da, to nie szukam i się zajmuję czymś innym. Czasem człowiek myśli, że im bardziej się będzie przejmował, tym większa szansa, że znajdzie rozwiązanie. Ale niestety, aż za często z własnego doświadczenia i patrząc po innych, widzę, że przejmowanie się po pewnym etapie, po pewnym progu, tak naprawdę oddala nas od wszelkich rozwiązań. Bo tylko się spinamy, blokujemy i wtedy, nawet gdyby rozwiązanie było możliwe, to my do niego nie dojdziemy, bo w stresie człowiek traci rozum. A jest to ekstremalnie ważne, jeżeli mamy do czynienia na przykład z młodym człowiekiem, bardziej wrażliwym, który dopiero uczy się życia. Nieraz widziałem, jak dziecko się przewróciło, albo wybrudziło, czy coś innego złego zrobiło i nie wiedziało nawet, że coś się stało szczególnie złego. Ale rodzic jak podleciał, wielkie oczy wywalił, nic ci nie jest, coś ty zrobił, mówiłem, nie biegaj. Też ten deseń i dziecko co? W płacz albo minę taką, że dopiero wtedy zaczyna się bać. Pytanie, czy to jest naszym celem, żeby dziecko się bało? Jest takie powiedzenie, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. A wielu rodziców, nawet nie rodziców, nie tylko w stosunku do dzieci, ale i w stosunku do dorosłych, niektórzy mają takie podejście. Nie ruszaj, bo coś się może stać. Coś. Nawet drobna sprawa, ale po co ma się stać? No spróbuj się nauczyć czegoś na samej teorii. Z 100% gwarancją, że nic się nie stanie. No nie da się. Jeszcze taki symulator rzeczywistości nie powstał. No może powstał, może właśnie w nim jesteśmy. Nade mną się wszyscy trzęśli. Rezultat jest taki, że ja jestem zupełnie teraz rozbity, rozwalony. Nie jestem w stanie praktycznie samodzielnie funkcjonować ze strachu. Żalę się teraz, nie? No ale mówię, z własnego doświadczenia mówię. Te tematy są mi bliskie, bardzo bliskie. Nic tak nie zniszczyło mojej psychiki, jak strach zatroskanych o mnie osób, którym nie przyszło do głowy, że muszą najpierw naprawić swoją psychikę, żeby brać się za cokolwiek innego. Które uważały, najpierw one dadzą wszystko innym, a potem mogą dbać o siebie. Nie idźcie tą drogą. W każdym razie nie ślepo. Poświęcenie, szczodrość są bardzo cenne cechy, ale jak się to robi naprawdę z głową? Nigdy nie zakładajmy, że wiemy najlepiej, co jest dla drugich dobre. Jezusowe, nie mów do brata, pozwól mi wyjąć źdźbło z oka, jak w twoim własnym oku jest belka. Dopiero jak wyjmiesz belkę z własnego oka, to będziesz wyraźnie widział, jak wyjąć źdźbło z oka brata. A jak rozpoznać, że mamy belkę w oku? Jak do tej pory jej nie widzieliśmy? Zawsze może się okazać, że ta belka tam jest, jeśli sama nam się nie rzuciła w oczy. I znów powiem coś od siebie. Myślę, że najskuteczniej jest po prostu patrzeć uważnie na rezultaty swoich działań. Nie zakładać, że to, co ja robię, jest dobre, musi być dobre. Jak rezultaty są złe, to trzeba powtórzyć mocniej. Nie róbcie tak. Jak rezultaty nie są zadowalające, to się uważnie przyjrzyjcie, czy nie macie czasem jakiegoś konara wokół. I po prostu nie widzicie, co robicie. Tylko się wam zdaje, że pomagacie. Na razie to tyle. Pozdrawiam ze słonecznej Łąki. Jeśli ktoś wysłuchał tego do końca, bardzo mu dziękuję.